Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Celtic Kings. I skończyliśmy na tej zimowej krainie? Mogę to tak nazwać, albo po prostu się pora roku zmienia, nieważne. Mamy się przedostać na drugi brzeg. Ale muszę ogarnąć cele. Momencik. Już zdążyłem zapomnieć. Wyeliminować Rzymian. Wszystkich, dosłownie. Wszystkie rzymskie wioski, posterunki i wszystkie jednostki. No to muszę po prostu ich wymazać z tego terenu. Łatwo nie będzie. I tak, was tu zostawię. Mam nadzieję, że wam się nic nie stanie. To wojsko, co tutaj jest, to wszystko zostawię, bo to są dosyć mocne. A nie mogę stracić tej wioski, a więc... Żarcie sobie wszystko tutaj do wioski pięknie załaduję. Tutaj jest 3000, no nice. Tylko, że mi nie potrzeba aż tyle. W zupełności wystarczy 1000, o właśnie. Okej, okay, teraz trzeba się zabrać za robienie wojska. No to wydaje mi się, że kurczę, no może konnych wezmę? Chociaż nie. Tym razem wezmę wojowniczki. Oczywiście tutaj muszę... Oczywiście mam dużo kasy. Mogę sobie tutaj ulepszenia porobić. Okej. Tutaj szybkość szkolenia. Dobrze, tutaj wszystko jest. To jedziemy z wojowniczkami. Właśnie, druidów też muszę zrobić. Gdzie jest ten dom druidów? Czy on tu w ogóle jest? Jest tutaj. No, tyle chyba powinno wystarczyć. Gdzie jest? Tu jesteś, kurczę. Gdzie ty mi tam chciałeś uciec, co? Dobra. Wojsko już jest zrobione. A więc... Wszystko pięknie jest, działa. Nie, opcje, zapisz. Ale muszę ze sobą wziąć jakieś żarcie. Gdzie jest moja... O, tu jest moja łajba. Miło. Zacumujemy sobie tutaj. Co się dzieje? Słyszałem katapultę, ale nie mam pojęcia gdzie. O kurcze, skąd oni się tu wzięli? Powrotem. Zaraz ujrzysz, jak celne mam oko. Trening zakończony. Skąd oni się tu wzięli, kurcze? Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzę. Nie mogę wam pozwolić tak hasać po prostu. Gdzie ty, kurczę? No, i tam masz siedzieć. Gin od miecza! Rozwalcie tą katapultę! Rany. Zaraz ujrzysz, jak celne mam oko. Dobra, trzeba się tam szybko przedostać, naprawdę. Stawiam czoło śmierci! Bo będą mi tutaj uprzykrzać życie. Najlepiej... to by znaleźć ich statek najpierw. Później zająć stocznię, wtedy nic nie będą mogli zrobić. Wioska będzie w miarę bezpieczna. Tutaj nic nie widać. Czyli musi być po drugiej stronie. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Nie widzę tego nigdzie. Ale wam żarcia trzeba było? Jestem myśliwym, a wróg tą zwierzyną. Dobra. Ja w sumie zostawię tamtą stocznię, zacznę sobie od tej strony. Mój kołczan jest nadal pełny. No nie, nie wierzę po prostu. Trening zakończony. Przyszli do mnie. Momencik, momencik, powoli, powoli. A tu jest wasza łajba. Ze mną nie wygracie. Spójrz, jak to się robi. A, już uciekli. Za mną! Swoją drogą, Rzymianie nie mają tutaj żadnej wioski. Umiejętności to podstawa. Horrany. O, trochę tu tego było. To wezmę sobie jeszcze żarcie. Giń od miecza! Pragnę zrozumieć. Ale skąd te cholera jednostki się biorą? Przecież oni tutaj nie mają żadnej wioski ani nic. Pewnie znowu się dzieje coś, o czym nie wiem. Nie, zabili mi łucznika. O wy. Niedobre Rzymianie, niedobre. Zrozum natury. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzyną. Nie no, znowu przyszli? O, Larax już ma 90, jak miło. Uczę ścieżek życia. I tak to będzie wyglądało właśnie, że będą mi co chwilę przejmować te budynki. Trening zakończony. A wy z powrotem, co wy tutaj? Mój kołczan jest nadal pełny. No, jakbym tego wojska to nie zostawił, to byłoby ciężko. Trening zakończony. Kurczę, wszędzie mi bramy porozwalali, no. Mój miecz i ja, to jedno. Tak się nie robi. Mój kołczan jest nadal pełny. Najpierw to ja bym musiał chyba te posterunki wszystkie poprzejmować, bo inaczej, kurczę, zakończony. To będą właśnie w taki sposób. Zaraz ujrzysz. Jak celnie. A tych posterunków jest tu całkiem dużo. A no tak, 20 tysięcy już! A wróg. O rany, a ja muszę ich powstrzymać, żeby 100 tysięcy nie zebrali. No to trzeba będzie działać szybko. No nie, znowu? Jest nadal pełny. Skąd wy się z Gredy bierzecie? Potrzebuję więcej ludzi! Spójrz, jak to się robi! Pragnę zrozumieć. Kurczę, nie mogę wycelować. Umiejętności to podstawa. Ile mam żarcia? Jest jeszcze dużo, dobra. Nie ma problemu. Zakończony. 20 chędożonych tysięcy jednostek racji już zebrali, no, no. Ciekawe, czy okrętem też mogę przejmować. A no mogę. No nie! Walczcie otwarcie! Mój kołczan jest nadal pełny. Przecież Rzymianie to zawsze była taka potężna armia, a wy po prostu omijacie mnie z daleka, bo się boicie? Jak wy nie chcecie do mnie przyjść, to ja, kurde, przyjdę do was. Ja, to jedno.
Problem jest taki, że kurczę, ja sobie zrobiłem wojowniczki, a ci mają zwiadowców. I to jest ten problem, że oni się szybciej przemieszczają. Do tego, że mój oddział jest silniejszy, skoro oni to wszystko zdążą przejąć. Trzeba ponaprawiać te bramy, bo kurczę. Ile jest tego żarcia? 2000, jeszcze w porządku. Jestem myśliwym, a wróg nie. Zwierzyną. Stoczni nie muszę przejmować. Kołczan jest nadal pełny. Ja wam nie pozwolę odpłynąć. No nie! Gdzie oni są? Spójrz, jak to się robi. Umiejętności to podstawa. Giń od miecza. No nie. Uczę ścieżek życia. Nie, taka walka po prostu nie ma sensu, bo oni są szybsi. Będę musiał sobie przerzucić konnych. Trening zakończony. A wy tu czego? Rozwalę was. Rozwalę! Mój miecz i ja to jedno. Wybili mi wszystkich łuczników. Mój kołczan jest nadal pełny. To jednego za dużo, no ale cóż. Mój honor! Robiłem to wielokroć. Brakuje mi jednego. Gdzie on się podział? Tu jest. Możesz na nas liczyć. Trening zakończony. Mój honor! Tak wiem. Jak zwykle. Zrozum natury. Wykuście kurde ich w końcu stamtąd. Oni naprawdę nie odpuszczają. Znowu mi się trafiła taka denerwująca misja, niestety. No i cały czas mi będzie przeszkadzać jeden chędożony łucznik. Możesz na nas liczyć. Stawiam czoło śmierci. Trening zakończony. Śmierć lub chwała. Robiłem to wielokroć. Śmierć lub chwała. Robiłem jeszcze to wielokroć. Jeszcze mi dwóch brakuje. Gdzie oni są? Śmierć lub chwała. Już jasna cholera. Te ziemie. Tu się schowali. Robiłem to wielokroć. Teraz mogę zasuwać. Nie pochwalam. Mogłem zrobić tak od razu. Straciłem trochę czasu. No nie. No nie. Po prostu nie mogę, co za denerwujące coś. Mój
honor! Możesz na nas liczyć. Ciekawe, ile już zebrali tego... Umiejętności do tego żarcia. Nie pochwalam! No, atakujcie! Ja pierniczę, co tu się robi? Dlaczego się nie biją? Śmierć lub chwała. Mój honor! Zaczynam tracić jednostki. Robiłem to wielokroć. Nie wiem, może zrobię sobie w zapasie więcej tych jednostek. Gotowy do strzału. Prawdziwi przywódcy, to rzadkość. Nie ma tutaj dla was miejsca. Co, już uciekasz, tchórzu? Mój honor! Zero litości. Zero litości dla rzymskich psów. Śmierć lub chwała. Oni mi się skończyli robić. W sumie nie jest ich za dużo. Ma ich być 50. Tak myślałem. Mój honor! Teraz nie dam wam uciec. Robiłem to wielokroć. Tym razem nie dam wam uciec. Nie pochwalam. Nie dam. Możesz na nas liczyć. Całe szczęście, że tylko jeden oddział ze zwiadowcami tutaj przybiega. No bo gdybym, kurczę, miał na karku więcej tych jednostek, to by było źle. Bardzo źle. Jak to 7 mułów? Nie za dużo tak tego czasem jest? Cholera. Nie no, 50 tysięcy już. To są naprawdę irytujący przeciwnicy. Możesz na nas liczyć. Robiłem to wielokroć. Wykurzyć ich stamtąd. Mój honor! Robiłem to wielokroć. Jeżeli te oddziały faktycznie... Możesz na faktycznie wyskakują liczyć z tych posterunków, no to będę do przodu. Śmierć lub chwała. Rany. Nie pochwalam! Robiłem to wielokroć. Możesz na nas liczyć. Załatwię was, ja was naprawdę załatwię. Irytujący Rzymianie. Śmierć lub chwała. O nie, no rozwalcie tą katapultę. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzyną. O, tu już jest coś słabszego. Już wszyscy? Mój honor! Przejmijcie to cholerstwo, szybko. Nie pochwalam! Czy ja mogę? Mogę! Mój honor! Możesz na nas liczyć. No ale... Śmierć lub chwała. Uhuhuhu. Nie pochwalam! To nie był zbyt dobry pomysł. Możesz na nas liczyć. Doprawdy.
Śmierć lub chwała. Robiłem... O, widziałem, widziałem, tam biegał. Tam biegał oddział. Mój honor! Robiłem to wielokroć. Ten dźwięk robi się już naprawdę irytujący. Śmierć lub chwała. Robiłem to wielokroć. Ale... Nie no, co ci wodzowie wikingów tutaj robią? Mój honor! Zdechnijcie sobie. Bo tylko na to zasługujecie. Że kurczę, tyle spichlerzy mają. Robiłem to wielokroć. Została mi tutaj jedna jednostka. Niedużo. Momencik. Gdzie jest Larax? Nie pochwalam! Ach, nie w tym posterunku. Mój honor! Możesz na nas liczyć. Tego konnego sobie tam. Mój honor! Potrzebuję więcej ludzi! Oho, a nie, to nie ci, dobra. Robiłem to wielokroć. Nieważne. Muszę pokonać wszystkie jednostki, a to oznacza, że również te pomarańczowe. Możesz na nas liczyć. Twardy jest. Ale nie na nie tyle, pochwalam. By mi przeszkodzić. Teraz trzeba tamtych załatwić. Mój honor! Robiłem to wielokroć. A wy tu czego? Mój honor! 95 poziom, no ja mówiłem, on dociągnie do tej setki. Robiłem to wielokroć. Chyba żaden bohater, kurczę, nie ma takiego poziomu w tej kampanii już. Możesz na nas liczyć. Wiecie co? Nie jest, kurczę, zły pomysł. Najlepiej było opróżnić te spichlerze. Tak sobie pomyślałem. Robiłem to wielokroć. Możesz na nas liczyć. Jeszcze tam na dole został spichlerz. A, no nie mają takie poziomy. Mój konnik tylko 51. Robiłem to wielokroć. Dobra, został jeden spichlerz. Możesz na nas liczyć. Śmierć lub chwała. A moje muły się wloką za mną. O nie, nie. Nie tym razem. Nie tym razem. Możesz na nas liczyć. Robiłem to wielokroć. Jeszcze dzielnie próbują, jak widać. Kurczę, no wytłukli mi całe wojsko. Jak celne mam oko. I teraz co mam z tym fatem zrobić? Wy w ogóle do środka się ładujcie. Posłuchajcie, Galowie. Nadszedł czas, byśmy udowodnili, że nie jesteśmy zbieraniną żałosnych plemion. Pokażemy Cezarowi i jego legionom naszą prawdziwą siłę. Niech żaden Rzymianin nie ujdzie z życiem.
Okej, w Erzingetorixie w samą porę się zjawiłeś. Laraksiu, udowodniłeś, że jesteś największym bohaterem, jakiego znała Galia. Obejmij dowództwo nad naszymi wojskami i powal Rzymian na kolana. Bardzo bym, kurczę, chciał. Prawdziwi przywódcy to rzadkość. No, no. Słabi jesteście. Mój honor! O, Vercingetorix ma 99. No, miło, naprawdę. Naprawdę miło. Następny jest mój. Potrzebuję. Dobra, to ja was tutaj rzucę, ale już czasu nie starczy. Więc trzeba by tą resztę zostawić na następny raz. Tutaj jeszcze tych Rzymian zostało trochę. Się tam wejdzie, się ich wybije bez problemu. O! Tutaj nawet więcej. Nie, chwila. Vercingetorix był tutaj chyba. Nie? Myliłem się? Niemożliwe. Momencik. Mamy 5 braci Dumnorixów. 4. Okej. Okay. Dowodzę armiami. Czemu nie? Śmierć lub chwała. Dobra, to tak to zostawimy. Udało się jakoś. Powstrzymaliśmy Rzymian przed zebraniem prowiantu. Trzeba ich tylko tutaj wytępić do końca. I zrobimy to następnym razem. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.